Siemaneczko, jestem PPTM Games. Witam Was na moim gospodarstwie. Dzisiaj kultywatorujemy, agregatujemy jeszcze nisko pod poplon. Będziemy sobie tutaj szedć poplon. Po poplonie owies. Takie będzie założenie. Gdzieś tam tak dzierżawca zażyczy, żeby nasiać sobie poplon, żeby dostać większe dopłaty bezpośrednio. Musimy wziąć być poplon. No widzicie, magawe wapna, ale poplon dopiero będzie dawany płot i owiec. Takie jest założenie, więc lecimy. Miał być cięćmy, będzie owiec. Tak też i właśnie właściciel powiedział, że tak ma być, jak on chce. On ja tylko dzierżawię, a on decyduje, co ma na polu być. Więc no nic nie mogę powiedzieć pod tym względem. No i musimy uzbroić się cierpliwość z tym polem. Mówi tak, ty masz łąki. Łąki się nie wtrącą, ale mój w pola. Tak jak ja chcę, tak mam zrobić. Przynajmniej tylko mi się udało zmęcić te pole, które poprzednio obtarzowaliśmy. Tą dzierżawę. Właśnie. Z tą 30 tak samo. Tylko wyzwałem mi się wyrachęcić, żeby nasiać tam kukurydzę. I będzie to na kieszonkę. To aż to jest dobrym dla mnie plusem, ponieważ tej paszy troszeczkę będzie tutaj niestety trzeba robić poplon. No, po prostu miał większe dopłaty. Taki uraki, proszę Państwa. Nie. Podkawy. Dlatego nie robimy, siejemy tak jak siejemy. Bawimy, zasiejemy, zobaczymy co z tego będzie. Robimy troszeczkę na połę, ale no, żeby to było dla niego spełnione, dla mnie, żeby też to było spełnione. Żeby można było sobie owiec na wiosnę sobie załagać, podobnie sobie załagać i wszystko mieć. Nie mieć to wszystko w równosie. Dlatego sobie dzisiaj tylko agregatujemy i będziemy sobie dziać. A co z tego wyjdzie, zobaczymy. Bardzo ciekaw. Nie wiem, czy pan sobie nie paliwa, bo tego paliwa też zbytnio dużo nie mam. Mogę powiedzieć. 7800 na koncie. Główki na razie jakoś tam wracają mi to wszystko. Ciut więcej, bo 7200 wychodzi mi to utrzymanie miesięczne z kredytami. Więc tutaj jestem plusik, że delikatnie 600 zł na miesiąc zarabiam. No i już chyba są dorabiam. Właśnie. To jest taki plusik. Ogólnie odcinek, trzeci odcinek dzisiaj do nagrywania, a ogólnie ostatni z planowanych odcinków prawdopodobnie z nagrywania. Chyba jeszcze mi się uda nasiada nawet odcinek. Wszystko na święta macie już ponagrywane, a to już mieliście ponagrywane już wcześniej. Dla Was to już jest przeszłość, dla mnie to już jest jeszcze przyszłość pod względem wyświetleń. Znaczy wyświetleń coś dopowiedziałem. No, zobaczycie jak to by wyszło. Ale dla Was już jest przeszłość to wszystko. A dla mnie to jeszcze jest nie wiadomo. To będzie miała być akceptowa, że tam nie będę się ogłupiał za chwilę, jak sobie tu mogę agregatuję, przygotuję sobie pole, nie będę chciał sobie tu kłaść. Później z kosiaką pościć na cytawy, żeby jakoś miało jakoś więcej nogi. Wiecie, jakoś to mogę mieć wszystko jak ta lalka. No mi się taki sezon zrobił, taki tydzień nagrywekowy, ale nie zupełnie, bo niedziela pewnie wczoraj czy nie pan na cały tydzień. Więc bardzo się cieszę z tego. Miałem się jechać do mojego szefa naganiać w polach. Ale stwierdził, żebym się nie przyjeżdżał, ponieważ mój wyjazd, gdzie jest panu właśnie co ma dać do roboty. Więc no dzisiaj wolne, więc mogę sobie właśnie spokojnie gdzie wpaść i sobie poukładać wszystko u siebie.
Już taki to jest tego plusik. Czekajcie, chciałem zobaczyć jedną rzecz. Czy ja mogę spłacić trochę kredytu? Mnie zastanawia, bo zostało mi kredytu 4000. Co 4000? Czy ja mogę wziąć go nadpłacić? Nie. Mogę. 4600 sobie nadpłacę. Troszeczkę zawsze te odsetki tu będą mniejsze. Tak, dobra, no i git. Da się przerobić z tego względu, by po prostu płacić szybciej mój kredyt. Nie mówię, że jakoś spektakularnie szybko, ale jak dopłaty przyjdą, prawdopodobnie jakieś 10-15 tysięcy przyjdzie dopłat. Prawdopodobnie wszystko czyli pójdzie na spłatę kredytu, żeby móc powoli się powoli zluzować trochę majtek sobie, żeby trochę tych odsetek było mniej, więc no jest to plus. Może kwota nieduża, mamy to po 4000 z miesiąca na miesiąc. Będę odpłacał przez rok, to macie 40 tysięcy. No to już jest troszeczkę kwota duża, moim zdaniem. To na pewno mi pozwoli trochę zasnąć pod względem finansowym. No, trzeba trochę kombinować pod tym względem. 3 tysiące zostaje, bo wiadomo, troszeczkę mi to pieniądze ciągnie. To wszystko, no ale mam nadzieję, że następny odcinek pójdę do mojego szefa, powiem, że trzeba parę akcji i będzie można sobie trochę jeszcze zarobić. Znowu jakieś 5-6 tysięcy to będzie pasowało. Na to powiem, że wstępnie miałem narzucać obornik, ale powiedział, że dzisiaj nie. Bo jeszcze myślę na pewno tak 100% tak myśleć, co ma gdzie do roboty mi dać. I tylko tyle wiem. Właśnie. A my tutaj robimy pod poplon. Musimy zadać sobie jeszcze żyto na kieszonkę i u mnie już tak powiedzmy teoretycznie zima, może jeszcze nie zima, z czym muszą być trawy skoszone, więc zaraz praktycznie zima po skoszeniu traw i będzie wszystko przewiane do wiosny. Taki będzie zamysł tego wszystkiego, całego biznesu. No, tak by też mniej więcej w kowie mam. No właśnie, więcej coś będę więcej robił, chyba raczej nie. Będę musiał trochę nakarmić krowy, bo krowy tam mało już warunki, mają mało TMR-u. Ale ogólnie wychodzi mi TMR w ciągu 12, znaczy tego miesiąca tutaj w farmingu wychodzi mi jeden paszołus na dzień dzisiejszy. To nie jest jakąś tam tragiczną ilością. Nie wiem, cały paszowóz mówię. 12,5 tysiąca litrów, czyli 6 paszowozów. 5 paszowozów mi chodzi. 5 paszowozów muszę wymieszać na miesiąc. Dużo nie jest. Zaraz wam powiem, bo ogólnie bydła posiadam w tym momencie. I dało. Coś mi doszło. 3, 6, 8, 9, 15, 16, 20, 23, 24. Cały pasz 12,5 tysiąca litrów TMR-u. Miasto mi 884 litry. Tam kilogramy, w zależności jak tam uważa. Więc będzie się pewnie zarzucę. Ewentualnie sobie jeszcze paszobus dorobię jeden na zapas. Więc później będę wrócę jeszcze w międzyczasie. I będę miał już elegancko następnego dnia do listopada. Bo nie ma jakiejś tragedii, powiem szczerze. Nie ma jakiejś tragedii. Fajnie to idzie. Ten rozwój do gospodarki całej. Nie ma tragedii wcale. Tak, puszczamy trochę wcześniej, ale
te dzwonki akurat z tyłu to nie jakoś szkody więcej nie zrobią moim zdaniem, więc mogę sobie tak po prostu przejechać. Fowa nie poprawiam, bo zabędziemy na sobie w środku, by nie było, by miało być taka bardziej ranna seria, teraz trochę się mniej rana robi, ale ma takie dni. Dzisiaj wtorek, 26 dzień, ostatni, będzie ewentualnie przedostatni dzień nagrywek, właśnie. Co mi zostanie nagrywek, to jeszcze mi zostanie The Walking Dead do nagrania i zostanie mi ewentualnie jeszcze na środę ten właśnie odcinek z farminga, z mojego gospodarstwa i Give Look. I wszystko, więc fajnie. Bałem się tego, że nie uda mi się tego zrobić, jakoś fajnie się udało to ogarnąć. Jakichś większych problemów. Kwestia teraz, więc czas, że powrzucać wszystko i będzie elegancko. Więc dobra, podejrzewam laptop. Bo wrzucam laptopem, będę mu trochę bardziej jednego oszczędny. No to myślę, że... do czwartku powrócać wszystko. No to ja wrzuciłem do środy. A to patrzycie. Ja będę do środy dopiero wrzucane. A jeszcze muszę powiedzieć 6 odcinków samego farminga, plus jeszcze 1, 2, 3 odcinki z Farmers Life, 2 Farmers Life i 1 The Walking Dead, prawdopodobnie 3, 5 odcinków. No, pracowity, jeszcze dzionek czeka. Wszystkim aporenderować, powrzucać, no. Ambitnie poszłem w tym sezonie, w tym roku, ale fajnie, bo na razie nie chcę przerywać tej pasji nagrywania farminga i wszystkiego, co tutaj otacza mnie, właśnie farming czy inne właśnie serie. Ale fajnie, bo naprawdę idzie to dość no dobrze, 4 miesiące, można w zasadzie 5 miesięcy wrzucania odcinku dziennie. Aby ten miesiąc zatracić, to już co było na mnie jednym odcinku, tak mieliśmy po 2 odcinki. Zmieniliśmy ponad, mamy ze 100 odcinków już rzucamy na kanał. Więc jedna trzecia mojego założenia faktycznie jest niecała jedna trzecia. Jest praktycznie spełniona w ciągu 4 miesięcy. Więc jedna jeszcze takiego okresu roboczego nie mam, więc mogę sobie na to pozwolić. Ponagrywać. Tak, a nie inaczej. No tam później się na kursy przyjdą, żniwa i tak dalej, i tak dalej. A to wiadomo, to jest rzecz oczywista. Lato i tak dalej. Już może tego czasu tak to nie być, tego chcę nadrobić. To wszystko, dopóki ktoś mi rekomendacja YouTube'a chce mnie rzucać tam, czy na górne, czy na inny tutaj. Nie, jakby świetli się mój własny filmik na główny, to jest moim dla mnie hitem. Takie coś w ogóle dają na głównej. Ale może być to, że ta aktywność jest naprawdę teraz dość spora, to nie? Nic, no. Bardzo się cieszę z tego powodu. Dobra, wracamy do gospodarstwa. 3200 na koncie. Zakupów chyba raczej w tym miesiącu już nie mam. Nic w tym stylu. Więc nie muszę się martwić o nic w zasadzie. A łodów to nic nie wydawał. Po to nie ma sensu. Wiadomo, później trzeba nie potężować. To wszystko. A właśnie to zrobiłem poza odcinkiem. Dokończyłem bałowanie. No i na tym mamy trochę jeszcze szybko, teraz nie idzie ta robota. Mogę teraz spokojnie tutaj ogarnąć, ale teraz nawet pójdę pokazać, jak to wygląda sytuacja z zbożem, które jest. Patrzcie, no wreszcie nawet powiem ładnie powychodziło, nie wiadomo jakie te prace są, ale może to przez to, żeby się jakoś lepiej odkrzyli, to będzie dużo lepiej wyglądało. Przyżyta. Spory kawałek, to bez dwóch zdań, można powiedzieć, więc no, ciekawe ile z tego będziemy mieli pieniędzy,
To mnie zastanawia bardziej. Czy to pierwszy raz siejemy, że to też pierwszy raz siedzieliśmy pierwszy raz. Za kwestia tego, jak to nas będzie finalnie podobało. Że tam wiadomo, nie pierwszy raz nie tak dużo, ale przeczytał też spore areały zabrane. Jestem tylko ciekaw. To finalnie widział. Czy tego zrobię? Nie śmieję, pszenicy w zasadzie teraz nie mam. I tu miałem przyjęcie mnie jary, ale nie będzie. W sumie pszenicy nie śmieję, nie będziemy w tym sezonie praktycznie wcale będziemy mieć. Bo teraz tu będzie owiec i przygód domu też będzie owiec, więc dla owca. Tutaj kukurydza, chyba że coś mi się pozmienia. Mały kawałek, który kupiliśmy, tam będzie sok lubin nasiany, bo przez dopłaty też tam jakoś trzeba zwiększyć. Więc lubin będzie, zobaczymy jak to finalnie wyjdzie. Ale myślę, że tak jak dzisiaj będzie. Dopłat, czy jest nic nie dostałem? Ale wstępnie liczając, myślę, że dzisiaj za 12 tysięcy, ja się dostanę te dopłaty. Myślę, że takiej nie będzie. No bo patrzę tam dalej na moje bydło, na trochę tych dopłat powinien też dostać można więcej. Ale będzie na 12 tysięcy, ja dostanę 12-15 tysięcy, to już będzie naprawdę w maksie. Te pieniądze, to nie będzie tak źle. Więc mówię teraz, dla mnie głównym teraz założeniem, maszynowo jestem na razie miałem dobrze ustawiony. Potrzebne mi jest, że tak powiem, spatrzeć w pierwszej kolejności teraz kredyt. Praktycznie jak najszybciej, żeby już iść troszeczkę w inną stronę właśnie z gospodarstwem. Te pieniądze by leżały u mnie, nie na koncie. Wziąłbym na koncie banków. Banków bogacać tylko właśnie samego siebie. No więc no co będziemy mieli pieniędzy, to będziemy nadpłacać. Będziemy nadpłacać i nadpłacać tak, aby móc już sobie na spokojnie świętym spokojem duchowym powiedzieć, no udało się, to co na razie było wzięte na samo gospodarstwo, to już jest spłacone. A później dopiero będę musiał pan dalszym rozwojem. Pewnie bez kredytu na pewno nie obejdzie. To mam tutaj w głowie do zrobienia, no to kredyt będzie musiał być. Więc będę bez tego, że nie obejdzie, ale będę chciał w późniejszym czasie to wziąć. Kredyt na obu, na szopę będę chciał wziąć sobie na pewno. Bo to będzie pewnie pierwsza. Pierwsza kolejność, pierwsza rzecz, którą będę chciał właśnie zrobić tutaj po ogólnym zakupie jeszcze maszyn i pól, wykupię części pól, czyli prawdopodobnie tego będę chciał wykupić, bo no nie bawi, nie chcę mi się bawić z tymi poplonami, ale dzierżawca tak powiedział, to musi być to zrobione tak, a nie inaczej, ale myślę, że tragedii nie będzie. Te dwa lata się pociepi i jakoś tam się weźmie, na pewno będę chciał tam tą mąkę wykupić. Słuchaj, w sumie czekajcie, jest leasing, to już czekajcie, leasing, to 16, jak się nie mylę, tak, to jest 60 tysięcy, tak, 60 tysięcy muszę mieć gotówki. I sobie wyobraź. I ja muszę teraz zapierdzielać, żeby po prostu 70 tysięcy sobie tak od zarobić. Dobra, nie będę przedłużał odcinka. W dzisiejszym odcinku byłoby to tyle. Czy taki odcinek mi się spodobał, zostawcie łapkę w górę, komentarze, dzięki za oglądanie i trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie, cześć.